Gęsta mgła i trudne warunki na drodze przyczyniły się do kolejnych zdarzeń na drogach Tarnowa. W godzinach przedpołudniowych przy zbiegu ulicy Okrężnej Świętego Wojciecha doszło do czołowo-bocznego zderzenia. Najprawdopodobniej kierująca czerwonym Volvo nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi dostawczemu. Na miejscu pracowali strażacy z jednostki JRG-2. W dniu dzisiejszym podczas przejazdu na ćwiczenia zastępów Straży Pożarnej natrafiliśmy na wypadek drogowy. Zderzenie samochodu dostawczego z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby kierujące pojazdami. Działania nasze polegały na wycięciu kierującej pojazdem osobowym. Po wycięciu została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Jak się dowiedzieliśmy od poszkodowanego kierowcy samochodu dostawczego, kierująca czerwonym Volvo jechała od strony ulicy Świętego Wojciecha, czyli włączała się do ruchu i nie zatrzymała się. W tym samym czasie ulicą Okrężną jechał kurier, który miał pierwszeństwo przyjazdu. Pan nie zdążył wyhamować i zgarnął kierującą osobówką. Kierująca samochodem osobowym trafiła do szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Patrycja Kumorek, Tarnowska TV.